aby było spełnione w założenia z podpunktu A, czyli f od 1 równe 2 i f od 2 równe minus 1, to otrzymujemy a razy 1 kwadrat plus 1 razy b plus 1 ma się równać 2 i a razy 2 kwadrat plus 2 razy b plus 1 ma być minus 1. Otrzymujemy układ równań, czyli a plus b równa się 1, 4a plus 2b równa się minus 2. Drugie równanie podzielimy przez minus 2. Otrzymujemy a plus b równe 1, minus 2a minus b równa się 1. Dodajemy stronami, otrzymujemy, że minus a równa się 2, więc a jest to minus 2. Podstawiając sobie do tego równania, otrzymujemy, że minus 2 plus b to jest 1, więc b równa się 3. Czyli nasza funkcja ma postać f od x równa się minus 2x kwadrat plus 3x plus 1. Podpunkt b. Mamy rozwiązać nierówność f od x większa od 1, więc minus 2x kwadrat plus 3x plus 1 większe od 1, więc minus 2x kwadrat plus 3x większe od 0. X przed nawias, minus 2x plus 3 większe od 0, więc x równa się 0. Minus 2x to jest minus 3, więc x to są 3 drugie. 0, 3 drugie oś x-ów. Parabola skierowana ramionami w dół jest większa od 0 wtedy, gdy x należy od 0 do 3 drugich.